Drodzy bracia i siostry, prośmy Boga, aby pobłogosławił i uwolnił od wszystkich grzechów duszę świętej pamięci Jerzego, którego ciało tutaj składamy, aby mógł razem ze świętymi bez końca radować się w Tobie, przez Chrystusa, Pana naszego. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Jerzego. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Jerzego. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radości raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech was Bóg błogosławi, Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da pić ze źródła wody życia Tobie.
prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzykamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas spójrz. A Jezusa błogosławiony owoczywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaska, o litościwa, o słodka, Panno Maryjo. Wincencji wszystkich zmarłych, spoczywających na tym cmentarzu, wszystkich zmarłych naszych bliskich, wszystkich zmarłych, którzy walczyli w obronie wolności naszej ojczyzny, a nadto w intencji świętej pamięci kapitana Jerzego Dębickiego, odmówmy modlitwę Anioł Pański. Anioł Pański, zwiastował Najświętszej Maryi Pannie i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa poznali, przez Jego mękę i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Żona smutku wielce szanowna rodzino, świętej pamięci Jerzego Dębickiego, szanowni Państwo, Panie i Panowie. Pragnę w imieniu własnym pana posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby, pana posła Kapinosa i także w imieniu radnych województwa podkarpackiego i zarządu wspomnieć osobę świętej pamięci Jerzego Dębickiego. Panie kapitanie, drogi panie Jerzy, takie momenty są zawsze trudne, ale niestety dla tu zgromadzonych dziś przyszła chwila ostatniego pożegnania. W tym smutnym dniu chciałbym w imieniu nas tu zgromadzonych, wszystkich mieszkańców Podkarpacia, powiedzieć skromne dziękujemy za pana życie,
które było świadectwem umiłowania ojczyzny, szacunkiem dla wolności i emanacją od patriotyzmu. W jednym z wywiadów powiedział pan takie słowa: wychowaliśmy się w atmosferze odzyskania niepodległości, którą było czuć wszędzie. To jedno słowa, to jedno zdanie, te dwa słowa odzyskania niepodległości są swego rodzaju kamieniem węgielnym pana działalności. Wychowanie w atmosferze wywalczonej niepodległości wzbudziło wielki szacunek do tak wyczekiwanej wolności. Ten szacunek, to umiłowanie do własnego kraju, nakazywało nastolatkowi wstąpić do szarych szeregów, aby służyć zdradzonej i okupowanej Polsce. To wychowanie to także atmosfera rodzinnego domu, znamienitego rodu Dębickich, który w 550-letniej historii Mielca odegrał bardzo pozytywną rolę. Po okupacji niemieckiej wielu Polaków stawiało sobie pytanie, co dalej? Jerzy Dębicki znał właściwą odpowiedź. Zatem odpowiedź, jak wielu niezłomnych, zapłacił więzieniem. Panie Jerzy, dziś zapewne jest pan już w gronie swoich przyjaciół z czasów podziemnej działalności. Z Romanem Stachiewiczem, który zginął zabity przez milicjanta, a miejsca jego pochówku wciąż nie znamy. Oraz ze swoim drużynowym, Józefem Pomińskim, dowódcą, przyjacielem, za którego pan stawił się w ubeckim śledztwie. Dziękujemy. Właśnie za tę postawę, panie kapitanie. Za to, że Polskę ukochał pan nade wszystko. Za to, że swoją miłością do ojczyzny uzewnętrzniał pan głównie czynem. Czynem odważnym, nierzadko ryzykownym. Za to, że w swojej postawie był pan niezłomny przez kilkadziesiąt lat. Również wtedy, gdy 35 lat temu odmówił pan przyjęcia Złotego Krzyża Zasług. Po to, aby otrzymać Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski od prezydenta. Dziś niezłomny pozostał pan do śmierci, a w naszej pamięci na zawsze. Dziękujemy za to, że już w wolnej Polsce był pan dla nas nauczycielem. Mówił pan do nas o wolności, która dla pana była od dziecka najważniejsza, a którą może trochę zaniedbywaliśmy. O wolności, o którą trzeba zabiegać, tak samo jak w czasie okupacji czy niewoli. Ta realizacja słów świętego Jana Pawła II. Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać i tworzyć. Panie kapitanie, szanowny druhu Jerzy, dziękujemy. Obiecujemy twoje dziedzictwo szanować oraz przekazywać kolejnym pokoleniom. Cześć twojej pamięci. Spoczywaj w pokoju. List pożegnalny kapitana w stanie spoczynku Juliana Pawełka, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego. Szanowna rodzino, drodzy zebrani, żegnamy dziś świętej pamięci kapitana Jerzego Dębickiego, pseudonim Wilk, harcerza szarych szeregów Armii Krajowej, konspiracyjnej drużyny harcerskiej imienia Jeremiego Wiśniewieckiego, obwodu Mleko Mielec. Po zakończeniu okupacji niemieckiej, walczącego z sowieckim zniewoleniem, członka organizacji niepodległościowej Wolność i Sprawiedliwość, więźnia politycznego, oddanego działacza społecznego i kombatanckiego, zasłużonego i wieloletniego członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego. Żegna cię dzisiaj sztandar, twój sztandar. Jako prezes Koła Mielec Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej świętej pamięci kapitan Dębicki był niezwykle zaangażowany w propagowanie idei niepodległościowej Armii Krajowej oraz Polskiego Państwa Podziemnego. Szczególnie zasłużył się na rzecz budowania tożsamości narodowej, pielęgnowania i zachowania pamięci o żołnierzach Armii Krajowej. Czynił to poprzez podejmowanie szeregu inicjatyw, by chociażby wspomnieć tutaj o pomniku
żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu, będącym widocznym świadectwem historii, symbolem kultywującym pamięć i wartości patriotyczne. To dzięki takim patriotom, dzięki takim patriotycznym inicjatywom została ocalona, przechowana dla współczesnych i przyszłych pokoleń prawda o heroicznej walce żołnierzy Armii Krajowej. Świętej pamięci kapitan Dębicki był także inicjatorem, współautorem koncepcji pomnika żołnierzy wyklętych w Mielcu, którego budowa zakończy się w przyszłym roku. Ogromne zaangażowanie, z jakim wypełniał obowiązek pamięci wobec bohaterów Armii Krajowej, sprawia, że dziś tym trudniej pożegnać się z kapitanem Dębickim. Jego odejście napełnia nas wszystkich żalem i smutkiem. Cześć jego pamięci!
obecność. Poczuj. Ale nie ma aparatu, więc po prostu...